Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wirtualnej Murawy. Tym razem moim gościem jest Rafgor, także siemanko. Siemano. Dziękuję w ogóle, że się zgodziłeś pokopać troszkę. Ja dziękuję za zaproszenie, bardzo. Powiedz mi, jak forma, jeśli chodzi o piłę? Ostatnio graliśmy na turnieju organizowanym przez Futrola, więc wygrał. Się rozgrzaliśmy. Ogólnie, pierwszy to będzie moja pierwsza rozgrywka w tym roku. A twoje? Dopiero jest styczeń, no dlatego. Powiedz mi jeszcze, bo to jest jedna ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale Rafgor trenował dawniej freestyle, co też za chwilkę troszkę Wam pokażemy. Długo trenowałeś? 5 lat około. 5 lat? Ale już od drugich 5 nie gram. Także zobaczymy. Tu 5, tam 5, zobaczymy, co jeszcze zostało. Na pewno troszkę skilla będzie, także pamiętajcie, pod spodem w opisie macie link do kanału Rafgora. Wbijajcie, zostawiajcie serdecznego suba. My idziemy się rozgrzać. Idź. Mówiłem, że kozak. W takim razie przed nami pierwsza konkurencja, czyli rzuty karne. Wybierzemy kamień, papier, nożyce. Ta osoba, która wygra, to wybiera, czy zaczynasz, nie. Ok? Ok. 3, 4. Czyli ty zaczynasz. A. Od razu na pustą strzela. Ja to zawsze takie suche rzeczy mówię do kamery, to może strzela od razu. Tak się zastanawiałem, bo się popatrzyłeś tam, nie? I tak myślałem. Kurczę, uderzy tam, czy jednak zmyli, no. Aj, aj, aj. Poprzeczka, nie! Jak od kolana poszła. A, ty, ale ją obroniłem tak niezbyt. Jest, nie ten róg. Czemu ja rękę schowałem? Kto mi to wytłumaczy? Ja wiesz, ja zrobiłem tak i schowałem rękę, nie wiem. Dobra, jak się bawić, to się bawić. Chciałeś tam? No. Ja najczęściej z Ramony strzelam w prawo, ale teraz stwierdziłem, że mógł oglądać. Ja stwierdziłem, że za często się rzucam w prawo, więc muszę w lewo. Yes! No nie. Ale było widać, że jednak przed linią tutaj się tak? Robiło. Ja nie widziałem tego. Tak, tak. Nie, o, jaki tego. Gość. Kurczę. Jest. Jest, ale aj, aj, aj. No, jest. To miałem dużo do powiedzenia teraz, naprawdę. Powtarzalność, drugi ten sam. Ładnie. Aj, 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 aj. Dziubik. Powiem Wam, że w tych karnych to się działo. Nie dość, że zdjął pajęczynę, jeszcze te dwie poprzeczki. Fajnie było. Masakra. Dobra, teraz czas na poprzeczki. Teraz możesz w poprzeczkę trafiać jeszcze raz. Trzy strzały, Rafgor zaczyna, bo tak zawsze tak tradycyjnie kto przegra, także powodzonka. Dzięki. No nie, naprawdę musiałeś tak za... Idę do domu. Trzy były nawet teraz. Także dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Co ja mogę? No gość przyjechał, trafił 2 na 3, a teraz muszę trafić 3 na 3, co mi się jeszcze nie zdarzyło w tym programie. Świetnie. Co to za czary, Rafgor? A tak, ustawiałem. Poprzestawiał. Wszystko. Dobra. O, jest. O! Siedzi. 2 razy, tak jak u siebie. A patrz, jeszcze wleciała do bramki. No nie, a. Pod poprzeczkę. Dobra, wiecie co? Jak się bawić, to się bawić. Jest! Aha, i teraz dogrywka.
No dogrywka. Co tu się wyda? Za dwa. To za dwa chyba. Bardzo ładne to było. Ja się cieszę, że będę mógł to później obejrzeć sobie na YouTubie. No to mamy dogrywkę, tym razem dwie piłki. Lecimy. Nie, Rafgor. Czemu to robisz? Aj. Dobra, jest jedna. Kurczę, dobry w te pręty jest. Oj, Rafgor, no co z tą martwymi pokrzyczkami? Nie! No nie, kurczę. No, dobrze, GG. Rafgor wygrywa, czyli mamy 1-1, tak? Tak jest. Dobrze mówię? 1-1. Trzecia przed nami. O, kurde, faulują, ała! Neymar! Nie zebrałem się. Wszystko w porządku? Ale zostałem na ziemi, stary. Neymar challenge. No to... Teraz ja. Nie, kurde, wyciągnął. Pyk. A nawet użyłem tajemnej techniki bramkarzy, rzucania się. Nie pomogło. Wiem, że była ładna. Dzięki. Nie. Wujek Lotar będzie dumny. Tutaj mi trochę spodenki spadają, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi strzelić gola. Jest! Ostatnia moja próba, ostatnia Rafgora, czyli tak, strzelić, obronić i wygrać. Niby proste w teorii. Dobra. Kurde! Ajajaj! Oj. Nie w tą stronę. Dobre to było, no. Co goś wykombinował w ogóle, ty? Ładnie, dobra. Szacun. Wiesz, akko mnie chciał porobić. Przegrałem, no. Trochę pobiegaliśmy, nawet pewnie widać po nas, w końcu się ruszyli. Sam na sam zrobione, 2-1 póki co, taki mamy wynik, więc teraz musisz wygrać. Czyli siła razy ramię, przyłożenie w nodze. Dobra. No dobra. Niech będzie. Turlamy oczywiście, bramkarz turla po ziemi. Jakby było coś krzywo, to jeszcze raz oczywiście powiedz, to ci rzucę jeszcze raz i tak samo tymi. Tak to będzie wyglądało. Po 3 próby lecimy i ja idę na bramkę, bo ty zaczynasz, czyli wszystkie piłki do mnie. Haha. Aha. No i zepsułeś moje ułożenie piłek. No dobra, ta na bok. O, co za gość. No nie, no jak ona wpadła? Jak to znamiłem? Ale to zepsułem teraz. Co mogę powiedzieć? Hit. To się nieźle bawimy, widzę. Jest. Fajny Rafgor jest, naprawdę, no fajnie. 3-3 jakoś. Ułożona stópka, ułożona.
3 na 3 muszę teraz strzelić, więc kozak odcinek, także mam nadzieję, że się podoba. Łapka w górę i subskrybujcie. Kozak jest, naprawdę. Dobra, Rafgor. Zróbmy to. Jakkolwiek to brzmi. Jest! No nie! Jaki fart, jaki fart. Jak sfarcił. Jest! Ładnie. Jeszcze jedna. Kurde. Nie pomyl się, nie pomyl się. To samo było z Lisem, się pomyliłem. Jest! No i się pomyliłem, środek. 2-2, ostatnia konkurencja. 2-2, tak jak powiedziałem, ostatnia konkurencja. Rafgor, mierzyłeś tam dwa razy w róg, przyznaj się. Celowałem za każdym razem w środek, także akurat ten rachunek prawdopodobieństwa na moją korzyść zadziałał, że akurat dwa razy w tamten róg poszło. Do jednej myślałem, że dobiegnę, nie zdążyłem. No cóż, wygrałeś konkurencję, także ja teraz zaczynam. Jak widzicie, za nami są ustawione takie znaczniki, co 5 metrów. Musimy trafić po prostu powietrzem, żeby piłka wpadła bezpośrednio do bramki. Jak trafimy, idziemy dalej. Tak coraz dalej, coraz dalej. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. No i masz jedno życie do wykorzystania, więc raz się możesz pomylić. Dobra. Git, to ja zaczynam. Tak to jest, jak się ma takiego operatora, który ci mówi, że nie wiesz, czy trafisz. No. Jest! Jedna. Yeah. Rafgor, dla ciebie, proszę bardzo. Jak obliczył wiatr? Dobra. Dobrze, dobra. O. Tak. Jak szczurek, jak to było górą, ty. Tak, leciał jak Adam Małysz nad skokiem. Tak. Asekuracyjnie troszkę. Aha. Dobra. Grzybek, man. Dobra. Git! Dobrze. Idealnie. Siadła. O, elegancko. Pięknie. Za dużo skoku. Kurczę, co idzie, no. Raz za raz. Tu już jest dalej trochę, nie? O. Jest. Od słupka. To też się liczy. No od słupka się liczy, tak. Jak tam było? Ładnie. Było w powietrzu, mamy tutaj informację od sędziego technicznego. Kurczę, co ma gość stópkę ułożoną? Dalej mamy po jednym życiu jeszcze. Oj, oj, oj. Kurczę. Zniosło. Jest. Było, było, było za linią. Aj, tak. Aj, aj. Po prostu tak. Dobra, czyli muszę teraz trafić, jak nie to przegrałem. Świetnie. Zero presji. Ale ciało. Tak jest! O, 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 o! No co za gość! Rafgor sprawdza, czy wpadnie, czy nie. Nadzoruje tutaj. Chyba przesadziłem z siłą, ale to nic. Rafgor wygrywa odcinek, także GG. Rafgor! Biegnę. Biegnę. Zbijam pionę i gratuluję, stary. Dziękuję. Trzecia porażka w tej serii po 18 odcinkach, także ustrzeliłeś mi hat-tricka już teraz takiego. Ale szanuję, bo naprawdę stópka ułożona. Dzięki. To jestem trzecią osobą, która wygrała? No. W tym całym tym? Tak. Kurde, to czuję się zaszczycony. Fajnie. No cóż, na zakończenie tradycyjnie w tym sezonie zobaczymy, jak Rafgor poradzi sobie z kapkami. Rekord ma chyba Y, ale nie pamiętam, ile było. Około 50? Coś takiego. On się już rozgrzewa. Zobaczymy, ile zrobi. Ma 3 próby. Pokażemy wam najlepsze.
Teraz mam zrobić jak najwięcej kapek, mam na to 3 próby, także zobaczymy jak pójdzie. Już mi się dłużej nie chciało. No myślę, że 1000 kapek jak na początek to w miarę dobry wynik. Jeśli ktoś mnie pokona, to podejmę oczywiście wyzwanie i spróbuję go przebić. W takim razie to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Rafgor, dziękuję raz jeszcze. Bawiliście się ok? Ja się bawiłem wyśmienicie. Zarąbiście go. Kurczę, szacun naprawdę. A powiedz mi jeszcze takie pytanie na koniec. Jaki masz rekord kapek? Robiłeś kiedyś na ilość? Tak, 4300 około miałem wtedy. Okay. Tylko zaschło mi w gardle trochę i musiałem iść się napić. Dobra, słuchajcie, Rafgorowi zostały jeszcze 2 próby do kapkowania, także zrobiliśmy to za pierwszym razem tak naprawdę. Chciał okrągłe 1000 i tak też zostało. Tak jak mówiłem, pod spodem w opisie macie link do kanału, wbijajcie, bo polecam bardzo serdecznie. Zostawcie suba. Jak wam się podobała, łapka w górę. Dziękuję raz jeszcze, przybijam żółwia. I widzimy się jeszcze pewnie nie raz, mam nadzieję, bo chętnie bym coś jeszcze ponagrywał. I pa! No i super. Pa jak wejdzie!